Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. Posłuchajmy, żeby tak mieć nasłuchane na zapas na weekend. No, nie? Pozwolicie, że moje szargane nerwy ukoi Tomasz Olbratowski. Proszę, koję. Ludzie mają coraz krótszy czas skupienia, prawda? Jakby nie reklamy w trakcie filmu, to by żadnego nie zobaczyli do końca. I kto jest winny? Co jest winne? Krótka odpowiedź. Szkoła. A długa odpowiedź. System edukacji, który obowiązuje w Polsce. Bo wszystko zaczyna się w szkole. Tak naprawdę. Byle szybko, byle na skróty. Nauczyciele to opisują w internecie, że na przerwie uczniowie nie są ze sobą, ale obok siebie. Siedzą wgapieni w komórki, przewijają tam te różne TikToki. W TikToku przegląda się szybko. Mało informacji, tylko krótkie, szybkie emocje. Wszystko jest byle szybciej. Weźmy takie wzory skróconego mnożenia. Po co skróconego? Dlaczego? Zamiast przemnażać, nawias przez nawias, liczbę po liczbie, po Bożemu, albo nawet jak Pan Bóg przykazał, to skróty się robi. No, uczniowie to się cieszą, bo jak się szybciej przemnoży, to więcej czasu na TikToki zostanie. Ktoś nas się namęczył, wymyślił mnożenie, a tu skróty. I jak mu jest teraz przykro, trzymaj się Zbyszek. Albo nauczyciel każe obliczyć, ile stopni ma kąt. Nie, to bierzesz kątomierz, a matematyk krzyczy, trzeba wyliczyć. Po co liczyć? Kątomierz wynaleziono po to, żeby mierzyć kąty w mordę, nie? I później mamy efekty takich skrótów edukacyjnych. Na przykład powodzianie. O, oni chcą szybko, bardzo szybko obiecanej pomocy finansowej na odbudowę domów jeszcze przed zimą. A administracja słusznie zwalnia. Mówi powodzianom, zwolnijcie powodzianie, celebrujcie chwilę i świat, który was otacza. Smakujcie go, bądźcie sobą i nawzajem z sobą. Prawda? I minister koordynator do spraw odbudowy po powodzi z myślą o prawidłowych stosunkach międzyludzkich, tak ważnych na terenach popowodziowych przecież, opracował wzory przedłużonego pomagania. Nie spieszmy się. Żyjąc wolniej będziemy żyć dłużej. Albo nie. A, i nie zapomnijcie o tego, o łapkowaniu i subskrybenty w górę i walnijcie w dzwonka czy coś. To róbcie co chcecie zresztą. Cześć.